Nie stresuj się spokojnie, to ja mam z tobą wywiad, nie ze mną. Chciałam was zapytać, jak emocje w ogóle, jak tutaj jesteście. Mimo, że się jeszcze dobrze nie zaczęło, to i tak zapytam. Powiem ci, że to jest chyba marzenie każdego artysty, aby znaleźć się na Stadionie Narodowym, w stolicy swojego kraju. Zawalista publiczność, naprawdę bardzo mocna energia przed sceną, energia na scenie, wszystko przygotowane w najdrobniejszym szczególe. No i co? Spotkaliśmy się z moim przyjacielem z TikToka. Kochani, mam nadzieję, że coś potem razem zatańczymy, aczkolwiek ja jestem 4 kg cięższy, więc mi będzie trochę gorzej. No cóż, kto nie może być z nami, niech żałuje. Kto może być z nami, na pewno tego nie pożałuje, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Bo wy się poznaliście przez TikToka. Przez TikToka, dokładnie. Opowiedz coś o tym więcej, mnie to bardzo ciekawi. To może ja kilka słów. Tak się składa, że z racji naszej premiery piosenki pod tytułem Wiksa od Formacji News, oczywiście poprosiłem kolegę, wtedy jeszcze był kolego, teraz już z przyjacielem, poprosiłem go wtedy o to, abyśmy zrobili promocję. No i kochani, odbiło to się spektakularnym sukcesem, gdyż utwór przyjęty został bardzo fajnie przez publiczność. No na pewno to nie zaszkodziło, tylko pomogło w naszej promocji. Także jeszcze raz, Brachu, dziękuję ci za to, bo zrobiłeś naprawdę kawał dobrej roboty. Jakie plany na przyszłość? Z racji, że mamy już październik, zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. W planie mamy pewien duet z artystką Disco Polo, ze sceny disco. Jest to, no nie mogę, bo to tajemnica na razie. Jeszcze nie mamy ubranej choinki, aczkolwiek mamy napisaną już fajną świąteczną pastorałkę i to będzie taka pierwsza produkcja od zespołu News. A potem szykuje się wielka petarda na scenie disco. Będzie to duet z kimś z samej góry, ale więcej nie mogę powiedzieć. A jak u ciebie? A ja zamierzam dalej kręcić te TikToki i tymi łokciami, nie? I lecimy po milion. Robisz to naprawdę bardzo dobrze. Tak trzymaj, małolaty cię kochają i o to chodzi. Pozdrawiamy was serdecznie i gorąco. Trzymajcie się, do miłego zobaczenia. Hej! Jestem słaby w śpiewaniu. To może ja zatańczę, on zaśpiewa. Dobra.